No witam, witam, witam! Witam, Dzisiaj będzie serdecznie testowanie broni. Zodiak. Sura, o tak, że bierzemy tego zodiaka 125 wonów. Nie ma nic lepszego. To są jakieś ściery, lepszego też nie ma. Tu skrwawienie, więc odpada. Jeżeli chodzi o wojownika, tutaj jest oczywiście jedna, trzy średnie mniej, jeden metiny to raczej nie będzie lepsze. Tutaj jest jakieś ściera. No i oczywiście dwusetka ściera. No i tutaj jest w miarę porządny, ale 950 wonów. To ja nie mam. Także hopsiu. Czekałem na tych chłopów, żeby ktoś się tutaj pojawił, żeby mi dał znać, czy ty zniżą, ale no nie. Przez cztery dni nie mogę ich trafić, także Hopshiub! Oh, mamy go! Let's go, No, witam, witam. Czyli mamy Zodiaka. Także moja misja już jest zakończona. Teraz zobaczymy test. Zatrutego kontra Zodiak. Także. Let's see. Ciężko to będzie znaleźć kandydata, żeby to sprawdzić. Więc zobaczmy dzikie Psa. Trzy koła, trzy koła. No gdzieś, gdzieś koło trzech koła, tak? 300. Musiałbym 20 hitów, później z truty i zobaczyć różnicę. 300, trzy 300. Sto, trzy sto. Tam jakiś szaman, wariatuncio, bije. Również po trzy koła. No zobaczmy trutę. Tutaj nie ma nic na zwierzęta. Tutaj też nie ma nic na zwierzęta. Zobaczmy. Uff. Uh. 2,400, 600 obrażeń. 2,400, 2,400. No prawie 500, to od groma. 2,300, 2,200. 2,400. Nie no. No przeskok jest ogromny. No dobra. E, przetestujmy te obrażenia. Tylko, że tu coś się na metinę. Także na no średnio to będzie, tak powiedzmy, żeby to sprawdzić. No ale zobaczmy to w ten sposób. Zawsze to będzie jakaś tam. No, w sobie takie kupiłem, więc taka będzie różnica. Masło maślane, ale no zobaczmy. Normalnie bije po. No tak, cztery koła. 400. No tak, najmniejszy hit. No 480 chyba. Gdzieś tak, czter... no, cztery. No, cztery koła powiedzmy. Cztery koła. Na, no, zobaczmy tego Zodiaka. 5 koła. No to to jest prawie 1300. A, jednak ja nie mam peta włączonego. Jak coś. 1300 bez peta. No, z petem? 5800. No to z półtora kapcia no bardzo dużo. Jakbym miał ten emblemat i Lizaka, albo Nazara, to bym w niego po, po 10 koła walił, plus minus, mi się wydaje. No, także... Jakby ktoś się zastanawia, jaka z różnica będzie tak utrutał, a takim zodiakiem, no to chyba jest ta różnica. Oczywiście ten test w Metina, jakby ktoś nie ogarnął. To było wszystko bite bez, potwory, bez peta na potwory, czyli 15%, bez lizaka, bez żadnego emblematu. Także, jakby ktoś się zastanawiał. Powiem tak, jeżeli chodzi o różnicę obrażeń pomiędzy tym zatrutem, a tym Zodiakiem. Zwykłe potwory to jest jakieś 400-450 obrażeń plus minus, no ale jeżeli tam wszystko odpalę, alchemię i tak dalej, no to jest różnica około 800 plus minus, także różnica jest ogromna. Jeżeli jeszcze bym sobie dorzucił tą zbroję, którą sobie kupiłem, no to byłoby dosyć wesoło. No i gdybym jeszcze sobie to dorzucił w peta... Też by było dosyć wesoło. Tak samo jakbym całą Elchemię załadował, to jeszcze więcej bym napierdzielał. Także jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić, według mnie tak. Co do przyszłości na tym serwerze, nie wiem, co tu będę robił. Nie wiem. Bo z jednej strony, powiem wam tak, bardzo dużo osób się wyprzedaje. Frajernia się wyprzedaje, tak zwana. Yy, I nie wiem. Nie wiem, bo ja jakby sklepów trochę jest. No nie będę mówił, że nie. Ale nie wiem. No nie wiem, jak to będzie. No na pewno... Trochę ludzi tu gra, ale dużo z tego mm, królestwa poszło w pizdu, bo bardzo często też na czacie przełożę, przedam, wymienię, wymienię na polanda i tak dalej. Także no zobaczymy, no zobaczymy jak to będzie. Tak, no, także mam nadzieję, że Wam się takie porównanie podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o cenie, subskrypcji i komentarzu, bo to jest główny czynnik dla którego, jeżeli chodzi o materiały z Medina. Nie ma aktywności, nie ma materiałów i tak dalej. Także trzymajcie się, miłego wieczoru dnia, w zależności od kiedy to oglądacie. I do kiedyś tam, tak ten Zodiaczek wygląda. Nie podoba mi się osobiście.